Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie. Ja się wybieram do Iska tym razem, ale ładuję telefon, bo mam 2% baterii, a potrzebny mi jest kod do odebrania komody i taki mały stoliczek sobie zamówiłam. Oprócz tego jeszcze muszę jechać na pocztę, bo zamówiłam sobie, nie sobie właściwie, Adasiowi kurtkę i buty. Udało mi się w ogóle nowe na Finie wyhaczyć. Fin to jest taki OLX, jak w Polsce, odpowiednik, gdzie tam znajdziecie dosłownie wszystko. I udało mi się właśnie zimowe i buty, i kurtkę Adasiowi upolować w dobrych cenach, więc jestem ciekawa, co to przyjdzie, jak to rozmiarowo, czy to też będzie pasowało, no bo to bez mierzenia na oko, powiedzmy. Mam nadzieję, że będzie dobre, a jak nie, no to po prostu ja wystawię i to sprzedam, ale myślę, że będzie ok. Więc to. No, a tak ogólnie, no to co miesiąc staram się sobie coś kupić do tego mieszkania. Nie jestem w stanie wszystkiego naraz, bo nie mam na to, ale gdzieś tam właśnie szukam promocji. Teraz ogólnie będzie szał, ciał zakupowy na ten Black Friday. No ale ja za bardzo sobie nie poszaleję, ale to nic. Tym razem, tak jak wspomniałam, w tym miesiącu kupiłam sobie właśnie tą komodę i nie mogę się już doczekać, bo ponad tydzień na nią czekałam. Myślałam, że jak kupię... Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie. Tym razem zabieram Was na wycieczkę. Muszę jechać do Iska, odebrać komodę i stolik jeszcze taki malutki zamówiłam. I co jeszcze muszę odebrać? Aha, muszę jechać na pocztę, odebrać Adasiowe rzeczy, bo zamówiłam mu, udało mi się upolować nowe rzeczy na Finie. Fin to jest taki odpowiednik polskiego OLX, gdzie możecie kupić dosłownie wszystko od mieszkania po ubrania. I w ogóle później zauważyłam, że buty od Polki, a kurtkę od mojej dawnej, dawnej znajomej, z którą pracowaliśmy z 8 lat temu. To dopiero widziałam właśnie, jak zapłaciłam, to wyświetliło mi się imię i nazwisko i mówię, wow, nie wierzę. No, także zamówiłam mu buciki, o, jeszcze wszystko z metką. I kurtkę. No i czekam, bo przyszła do nas zima i w ogóle padał śnieg. Jest zimno, a Adam sobie ubzdurał, że on butów zimowych nie będzie nosił. Mam dla niego buty zimowe do przedszkola, ale chciałam mu jeszcze zamówić takie buty drugie, żeby miał na zmianę, bo jeżeli miałabym zabierać codziennie te z przedszkola, oczywiście mogłabym, ale one są całe w błocie, ubrudzone, ja bym musiała je raz w tygodniu prać, a to jest totalnie bez sensu, więc te porządne takie buty ma, powiedzmy, bardziej sportowe, wygodne właśnie do przedszkola, a te kupiła mu takie skórzane właśnie na wyjścia gdzieś po przedszkolu, bardziej takie wyjściowe, więc mam nadzieję, że będą dobre. No ale czekam i ładuję telefon, bo mam 5% baterii, a potrzebuję te kody wszystkie, żeby im na poczcie podać i w Isku też muszę im podać właśnie kod. Oprócz tego czeka mnie jeszcze wycieczka do przychodni, ale to opowiem Wam później. Muszę jechać na pobranie krwi. W ogóle o służbie zdrowia nie ma w ogóle co komentować. Opowiem Wam o mojej wizycie z zeszłego tygodnia, bo też byłam w zeszłym tygodniu, bodajże, tak, odnośnie mojej endometriozy. No ale to, tak jak wspomniałam, później Wam popowiem. Nie wiem, czemu nie wpadłam na to wcześniej, przecież nie jest mi potrzebny telefon do tych kodów, tylko potrzebne mi są same kody, więc ja spisałam sobie w notes po prostu te kody w razie, gdyby bateria mi padła. Ojejku, ale prześwietlone. Dobra, co teraz? No teraz jedziemy. Dobra, później się będę bawić przepinaniem. Prawdopodobnie ta komoda mi nie wejdzie. Nie wystarczy obniżenie jednego siedzenia fotela z tyłu. Będę musiała chyba znowu przepinać fotelik. No ale to zobaczymy. Później będę się tym martwić.
W międzyczasie, jak wychodziłam, to dostałam, sprawdziłam skrzynkę i dostałam zaproszenie do dentysty. Pierwszą wizytę Adasia. W ogóle z tego, co ja słyszałam, wszyscy dostają na 3 latka. Adaś w styczniu kończy 4, a dopiero teraz dostał wizytę na początek grudnia. Dobra, jadę. Dobra, teraz nie oddycham, bo muszę wjechać tyłem, odebrać tą paczkę, a żebyście widzieli ostatnio, jak ja to wiozłam, jak odbierałam szafkę na buty, to jeżeli ktokolwiek oglądał mnie na kamerze później, to miał niezły ubaw. Ja nie potrafię jeździć tyłem i powinno być jakieś osobne prawo jazdy dla jeżdżenia tyłem, bo ja nie potrafię, naprawdę. Ale nawet dzisiaj mi dobrze idzie. Dobra. Widzicie ten strach w oczach? Gdzie to jest jeszcze? Boże, jeszcze taki kawał. Okej, nie ruszam kierownicy najlepiej może, co? Daleko jeszcze? Jeszcze kawałek. Dobra. Już? Jeszcze? Dobra, udało się. Mamy to! Oczywiście musiałam poskładać całe siedzenia. Przekochany pan mi pomógł wszystko władować do samochodu, bo powiedział, że ciężkie, w ogóle nie był Norwegiem. Bardzo miłe i kazał mi nie dotykać i wszystko mi sam ładnie zapakował. Dziękuję. Przed chwilą ja mówiłam, że nie potrafię cofać samochodem swoim, malutkim. A tutaj widzicie, pan cofa tirem. Mało tego, nie widać, pan jest z Polski. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Odebrałam paczki. Chyba potrzebne są nożyczki. Ale fajne. Nowe, no idealne. Zobaczcie, jeszcze z metką. Polska przyjechała do mnie. Nie muszę się wcale do Polski wybierać. Eleganckie, cieplusieńkie, na zameczek. Zarąbiste. Jeszcze w ogóle z papierem. Wszystko nówka. Funkielnówka nieśmigane. Fajne. Dobra, kurtka, ojku, kurtka też będzie dobra, przyte neonki, odblaski. Tutaj na rączkach i tutaj na plecach. Super. Kaptur. Ekstra. Granatowa z brązowymi dodatkami. Granatowe z brązowymi dodatkami.
Tak się prezentuje cała komoda. O, tam jest Adaś. To jest zamiast tej niebieskiej dużej, która była, ale chcę sobie wprowadzić w mieszkanie taki fajny, ciepły styl. Dużo takich elementów właśnie drewnianych. Tam była zapalona świeczka, by the way. Jeszcze troszkę się z niej dymi, ale co zapalę, to Adaś gasił. No, dla lepszego efektu, wiecie. Także co miesiąc staram się coś kupić drobnego, właśnie jakiś element, jak widzę, że jest jakaś promocja, to właśnie kupuję po jakiejś drobnej rzeczy i z miesiąca na miesiąc właśnie coraz lepiej to wygląda i coraz fajniej mi się tu mieszka, chociaż ogólnie fajnie mi się tu mieszka. Czemu te włosy mi nie chcą? Ogólnie fajnie mi się tu mieszka. Czasami bardzo brakuje mi ogródka, bo jednak fajnie było sobie wyjść na boso, na tą trawę, czy posiedzieć, wypić kawę. Tam było totalnie cicho, bo tam praktycznie nigdy samochody nie jeździły. Tutaj jednak mam te samochody, to nie jest jakaś ruchliwa droga, ale jednak no jest głośniej niż na tamtym poprzednim mieszkaniu. No ale przyzwyczaiłam się już, powiedzmy. A teraz zbieramy się do Ady. Do Bogumiły jedziemy ich odwiedzić. Może jak mi Bogumiła pozwoli, to pokażę Wam baby. Malutkie baby, które ma już 3 miesiące. Starszaki się bawią. Tak. A kto tutaj leży taki malutki? Cześć! Cześć, Adulka. Czy to jest twoja siostra? Tak. Cześć. Antosia. A co to za lisek? Co to za lisek? O! O! No, fajny? Smil! Tak, jest szczęśliwe dzieci, co? Założysz jeszcze kaptur? Pokaż. Ciocia, ciocia mama. Ale super! A jak robi Paw Patrol, jak robi Chase? Na sam koniec, trzy dosłownie słowa, bo nie ma tutaj nawet co tego więcej komentować na temat służby zdrowia. Mówiłam wcześniej, na początku tego filmu, że byłam u lekarza odnośnie endometriozy, odnośnie tej kulki, którą taką mam, sobie wymacałam, taka malutka zmiana to jest, ale mnie to boli, kiedy dociskam, kiedy mam pasy, kiedy mam plecak. A, no i wynik mojej zawyżonej witaminy B12. Kiedy powiedziałam o tej endometriozie, to pani nawet nie miała tego w systemie i dzwoniła przy mnie. Ona mnie pytała, co to miała być za operacja, bo ja miałam faktycznie termin operacji wyznaczony na luty, ale nie poszłam. Miałam wirusa, później miałam też opryszczkę, później zaczęłam pracę i tak machnęłam na tą ręką, bo myślałam, że się sama wyleczę. No i wiecie, czas leciał, z upływem czasu mnie to coraz bardziej zaczęło boleć, więc mówię, pójdę, zobaczymy, co da się z tym zrobić. Pani doktor, bo to rodzinna, o tutaj wszystko najpierw idzie przez lekarza rodzinnego, pani doktor zapytała mnie, co to miała być za operacja, bo ona nie ma tego w systemie, czy miała mieć usuwaną macicę, bo ona nie ma tego w systemie. Ja mówię, że to miała być usuwana zmiana, ten guzek endometriozy. Szczegółów mówię nie znam, dlatego że nie jestem lekarzem, ale mówię, nie sądzę, żeby to miała być usuwana macica, dlatego że ja na to się nie zgadzam. A ona mówi, no, że często przy endometriozie oni muszą też całą macicę wyciąć, dlatego że to jest po otwarciu można widać, że tych zmian jest więcej, które nie były na przykład wcześniej widoczne, albo najlepiej usunąć macicę, żeby to nie wracało. Więc ja oczywiście na to się nie zgodziłam, ale tak z ciekawości zapytałam, no jaki to ma wpływ na organizm, a ona mówi, że żadny, oprócz tego, że
nie będę miała miesiączki. Mówi, że nie ma żadnej informacji o tej operacji u niej w systemie i ona musi zadzwonić tam do działu na ginekologię. Dzwoniła przy mnie, pytała się, jak to wygląda, czy ja muszę najpierw przejść cały ten proces, Ada się ogląda bajkę, cały proces od nowa, czyli USG, czyli badania krwi, dopiero termin operacji, czy po prostu mogę zakwalifikować się na samą tą operację. No i stanęło na tym, że nikt nic nie wiedział i że zobaczymy. Pani doktor mi dotknęła tutaj tą zmianę, mówi, że to od razu przy okazji w szpitalu oni zdecydują, może zrobił mi biopsję, a odnośnie wyników B12 mówię, że mam prawie 1000 i że no niepokoi mnie to, skąd się to wzięło, dlaczego to rośnie, bo ewidentnie rośnie. Ona mówi, że to nic, jeżeli morfologia jest w porządku, to B12 w ogóle mam się nie przejmować, może być wysokie, jeżeli morfologia jest ok. Więc on mówi, no to czy możemy powtórzyć badanie? Mówię, bo ostatnie badania, jakie robiłam, były robione w Polsce i że chciałabym zrobić tutaj. O dziwo mówi, że nie ma problemu, że przepisze mi i możemy zrobić tą krew. Więc ja pojechałam zrobić tą krew i słuchajcie, zalogowałam się, bo tutaj wszystko jest w systemie. Zalogowałam się, żeby sprawdzić, jakie w końcu te badania ona zrobiła, czy to było tylko morfologia i B12. I co jest najlepsze, że nie ma tam w ogóle B12. Jak to zobaczyłam, to ręce mi opadły. Były jakieś tam B coś, morfologia, leukocyty, ferytyna, takie podstawowe, ale B12 akurat tam nie było, na której najbardziej mi zależało. Dostałam papier, dokument, wezwanie do kliniki ginekologicznej na maj, więc a propos tego też muszę czekać do maja, więc pójdę po prostu na USG prywatnie tutaj sobie, żeby sprawdzić, co to jest. Skłoniło mnie to do tego, żeby chyba naprawdę się zmobilizować i zmotywować i spróbować naprawdę, ale tak naprawdę zrobić coś z tą endometriozą, dlatego że są wzmianki, które mówią o tym, że da się to wyleczyć i oczywiście nie mówią o tym lekarze, ale mówią właśnie dietetycy kliniczni, naturopaci, są zioła, które można pić. Oczywiście to się wiąże z tym, że nie ma żadnego glutenu, nie ma żadnej laktozy, żadnych słodyczy i naprawdę trzeba się pilnować i naprawdę trzeba suplementować i no i wziąć się za siebie i to ostro. I nie wiem, czy ja mam na tyle samo zaparcia, ale z drugiej strony, jeżeli myślę, że dopiero jeżeli na maj mam wezwanie do kliniki, bo to nie jest wezwanie na operację, także miałabym pół roku, żeby powalczyć o własne zdrowie. I chyba warto. Mimo wszystko myślę, że warto spróbować. A teraz będę już kończyć, bo muszę jeszcze tego vloga zmontować. A zegar tyka i czasu brak. My teraz jedziemy z Adasiem, póki jeszcze jest w miarę jasno. Dlatego będzie na pewno obsuwa dzisiaj w czasie. My jedziemy nad morze jeszcze i później jak właśnie wieczorem, po tej wieczornej rutynie postaram się złączyć, sklepać ten film, pomontować. No i mam nadzieję, że jeszcze uda się go dodać właśnie dzisiaj w niedzielę. Także trzymajcie się, trzymajcie za mnie kciuki. Albo nie, jeszcze sekunda, jeszcze dosłownie sekunda, bo właśnie w kwestii zdrowia, bo to nie jest tak, że ja nic nie próbowałam robić jeszcze, żeby nie było. Do Olgi Grech próbowałam się dodzwonić na wizytę, na konsultację. Ona jest dietetykiem klinicznym, ona się teraz uczy, zaczęła szkołę naturoterapii. Naprawdę ma dziewczyna wiedzę, ona jest w moim wieku. Ona prowadzi konto na Instagramie. Tyle jest do niej ludzi chętnych na konsultacje, że oczywiście się nie wstrzeliłam, nawet się nie dodzwoniłam. Miała tam nie wiem ile tych miejsc wolnych, nie było szans. Telefon zajęty, kiedy ona dała informację, że można do niej dzwonić, się zapisywać, przepadło.
Próbowałam też do Ani, do pani Ani, Zioła Życia. Ona też ma babeczka wiedzę, zna się na ziołach, ma swój sklep zielarski. Pani, ona jest z Ukrainy, mieszka już lata w Polsce, też prowadzi konto na Instagramie i też zapłaciłam nawet za wizytę, bo działa to u niej w ten sposób, że na WhatsAppie wysyłasz informacje z chęcią właśnie wizyty, płacisz i dopiero później ustalacie termin, więc ja zapłaciłam i nigdy tego terminu nie dostałam. Upominałam się też, przypominałam, w sensie, że halo, ja tutaj czekam. I nic, więc po 2 tygodniach poprosiłam o oddanie pieniędzy, dlatego że no sorry, szanujmy się, tak? Jeżeli bierzesz za coś pieniądze, no to wykonuj swoją pracę. Ja rozumiem, że jeżeli masz 100 tysięcy obserwujących, czy tam ponad, masz dużo pracy, brakuje ci rąk, brakuje ci czasu, brakuje ci ludzi, ale jeżeli brakuje ci ludzi, no to zatrudnij, tak? I trochę mnie to wkurzyło, nie ukrywam, dlatego że... Słucham cię, skarbie. Ja gadam tutaj do kamerki, zaraz będę kończyć, wiesz? Chcesz już teraz iść? Dobrze. Zakładaj buciki, zakładaj bluzę i wychodzimy. Traktor też bierzemy, tylko bez tego pojemnika. Skończyłam na tym, że troszkę to jest moim zdaniem nie fair, dlatego że ja rozumiem, że ktoś przekazuje na przykład wiedzę za darmo na Instagramie. Ale jeżeli ktoś mówi cały czas, codziennie jest powtarzane, że zapisujcie się do mnie na konsultację, a ty próbujesz się na tą konsultację zamówić i jesteś zrywany, bo inaczej tego nie da się nazwać, nawet jeżeli no nie masz takiej mocy przerobowej, no to nie zachęcaj do konsultacji. Albo jeżeli ktoś już wpłaca te pieniądze i to nie małe, bo to jest kilkaset złotych, no to szanujmy właśnie siebie nawzajem, szanujmy siebie, swój czas i swoje pieniądze. Tego jestem zdania. Trochę mnie to wkurzyło i tak trochę mówię, no dobra, jeżeli ktoś jest dobry nawet w tym, co robi, ale nie ma możliwości się do tego kogoś zapisać, no to jak sobie pomóc? To jak szukać, gdzie szukać tej pomocy? W jaki sposób? No także 2 podejścia robiłam, 2 mi nie wyszły. Chyba że macie kogoś naprawdę dobrego, do kogo można się zapisać, to dajcie znać. I tyle, pa.